Witam Państwa serdecznie. Gabriel Maciejewski. Jak zwykle nadajemy ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. I dzisiaj opowiem po raz kolejny o drugim tomie mojej książki pod tytułem Socjalizm i śmierć, Basiak Niedźwiedź. To jest taka kolejna seria projektu, który się nazywa Basiak Niedźwiedź. On się coraz bardziej oddala od swojej pierwotnej formuły i być może kiedyś przekształci się w coś innego. Na razie jesteśmy ciągle jeszcze przy tej formule. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem ostatnio, książka jest rozwarstwiona, ale łączą ją przeróżne, dziwne i zaskakujące wątki. Jak to na przykład angielskie rewolwery dostępne w Krakowie, które mogli kupić nawet młodociani, a także chemia, tak? Albo jeden wątek, o którym nie powiedziałem ostatnio, a który jest szalenie ważny. To jest książka o księgarstwie, o tym, jak naprawdę wyglądało księgarstwo i czym było księgarstwo, czym była dystrybucja książek. My dzisiaj tego nie rozumiemy, ponieważ żyjemy w świecie telewizji i ten aspekt propagandowy księgarstwa nam umyka. Natomiast tutaj jest to bardzo dobrze widoczne, ponieważ ja przypomniałem tutaj słynny proces o zamordowanie kierownika księgarni Gebetnera i Wolfa, pana Świszczowskiego, który w literaturze przedmiotu określany jest jako sprawa zbrodni przy odwachu, tak? No bo to była afera, w której, proszę Państwa, przy samym posterunku policji austriackiej dokonano, bynajmniej nie późno w nocy, napadu na księgarnię, zrabowano 8 tysięcy koron, a jednym z napastników był brat późniejszego marszałka Polski Ludowej, Roli Rzymierskiego, który się w rzeczywistości nazywał Łyżwiński. Piękna historia, proszę Państwa, z tłem zupełnie zaskakującym, no bo proces był komedią, ale to sobie Państwo przeczytacie. Natomiast podkreślam, książki są ważne. Książki są ważne nie tylko dlatego, że książka w życiu pomaga, z książki płynie odwaga, ale dlatego, że tak jak już to wielokrotnie mówiłem, książki to propaganda kierowana bezpośrednio do odbiorcy. Książka ma swoją wagę, książka jest autorytetem jest autor, więc dobrze by było, żeby autor się pokazywał i coś mówił do czytelnika, tak jak ja to robię. I rynek książki jest ważnym rynkiem, również dzisiaj. Również dzisiaj. A skoro książka i rynek, jeszcze powiem a propos zbrodni przy odwachu. Proszę Państwa, ciekawa sprawa, bo wszyscy o tym czytają i wszyscy tymi smaczkami procesowymi się delektują i okropnościami tej zbrodni oraz ekscytują się tym, jak to przyszły brat przyszłego marszałka Polski Ludowej, Michała Roli Rzymierskiego, przyłożył sztangę do głowy kierownikowi Świszczowskiemu, pozbawiając go przy tym życia. Proszę Państwa, to jest tak, że ludzie widzą błędy w setnych częściach i w tysiącznych po przecinku, ale nie widzą jedności. To chyba Mikołaj Kopernik taką uwagę kiedyś uczynił. Proszę Państwa, napad na księgarnię przy posterunku policyjnym, proszę Państwa, napady robi się na jubilera, na bank, na pociąg przewożący aktywa, na dyliżans, prawda? To są napady w wersji złodziejskiej, tak? Kiedy mamy do czynienia z autentyczną, żywiołową przestępczością, która potrzebuje pieniędzy. Proszę Państwa, napad na księgarnię jest z samej istoty podejrzany na wszystkie strony. Z tysiąca powodów. Więc jeżeli ktoś nie widzi nic dziwnego, ile Państwo znacie historii o napadzie na księgarnię, z której się wyciąga 8 tysięcy koron. Samochód pułkownika Redla kosztował 8 tysięcy koron, którym on się rozbijał ze swoimi przyjaciółmi, oficerami młodszych stopni po całym cesarstwie. Utarg jednodniowy z tej księgarni, 8 tysięcy koron. Co za niezwykła sytuacja. Napad na księgarnię. O ilu napadach na księgarnię słyszeliście Państwo? Ja chętnie wysłucham takich historii. Więc jeszcze raz powtórzę. Nie ma w świecie przestępczości zorganizowanej i nieskażonej polityką, a także propagandą, takiego eventu jak napad na księgarnię. Musimy mieć z tego świadomość, proszę Państwa. W dodatku na księgarnię, która stoi tuż przy posterunku policji i kiedy się ten napad realizuje, żandarmi głuchną i ślepną. Nic nie widzą po prostu. Nie ma możliwości, żeby odkryli w ogóle przestępcę. Napad na księgarnię. Zorganizowany, planowany
bardzo długo. Przy udziale oczywiście byłych bojowców PPS-owskich. Proszę Państwa, skoro książki, to i autorzy. Wątkiem, który przewija się w zasadzie bez przerwy przez tę książkę i w każdym występie, właśnie w każdej odsłonie, mamy kolejną odsłonę tego teatru Kabuki, jakim jest drugi tom Socjalizmu i Śmierci, i tam zawsze jest widoczny pewien szczegół, tak? I tym szczegółem, proszę Państwa, jest głowa Stefana Żeromskiego. Ja to od razu powiem, bo on występuje. Proszę Państwa, Stefan Żeromski, autor opowiadania pod tytułem Doktor Piotr. Ja zaraz o nim opowiem. Stefan Żeromski, człowiek, który pilnuje spółdzielczości socjalistycznej w odrodzonej ojczyźnie. Stefan Żeromski, ulubiony pisarz Mirosława Siczyńskiego, zamachowca, który zamordował Andrzeja Potockiego, wicekróla Galicji, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Stefan Żeromski jest wszędzie. Stefan Żeromski, autor powieści Dzieje Grzechów, której opisuje mord na Zygmuncie Szczerbicu, następnie wpakowanie tego Zygmunta Szczerbica do kosza na brudną bieliznę. Co to jest za opis, proszę Państwa? A to jest opis, który czytamy w gazetach włoskich, które donoszą o śmierci niejakiego Tarantowicza. Prawda? Współpracownika Józefa Piłsudskiego, który zdradził, został agentem ochrany, potem przyszedł się wyspowiadać i prosić o przebaczenie, a Józef Piłsudski wysłał go do Włoch, do Rzymu, i tam w tym Rzymie pan Płużak z jeszcze jednym bojowcem dokonali mordu na Tarantowiczu, właśnie wstrzykując mu nie kurarę, ale cyjanowodór, proszę Państwa. Cyjanowodór, tak? To jest taki twór chemiczny, to jest ziemia okrzemkowa wymieszana z czymś tam. Cyjanowodór nie jest. Ziemia okrzemkowa wymieszana z cyjanowodorem to jest cyklon B, proszę Państwa, żebym się nie pomylił, bo dzisiaj bardzo szybki dzień i ja popełniam różne błędy. Cyjanowodór z ziemią okrzemkową to jest cyklon B, a bez ziemi okrzemkowej to się daje wstrzyknąć pod skórę człowiekowi, on umiera. No i Tarantowicz został właśnie w ten sposób zamordowany, następnie wpakowany do kosza na brudną bieliznę, i tak go odnalazła włoska policja w pokoju hotelowym. W powieści Stefana Żeromskiego, który bardzo barwnie opisuje śmierć Zygmunta Szczerbica, Płaza i Pochroń wynoszą kosz z brudną bielizną razem z martwym Zygmuntem Szczerbicem. Te opisy są que coincidencja, jak mówiła moja nauczycielka języka hiszpańskiego, którego się nie nauczyłem do dzisiaj. Zaskakujące są opisy, proszę Państwa, zaskakujące. I ich zbieżność daje do myślenia, że tak tutaj banalnie i trywialnie rzecz ujmę. Stefan Żeromski. Wszyscy Państwo pamiętacie, albo nie pamiętacie, bo nie chcecie pamiętać, opowiadanie pod tytułem Doktor Piotr. To jest coś wstrząsającego. I niech mi nikt nie pisze, że Stefan Żeromski broni się poprzez opowiadanie probostwo na probostwie w Wyszkowie, bo się nie broni po prostu. To jest łyżka miodu w beczce dziegciu. Łyżka miodu w beczce dziegciu. Doktor Piotr, lektura szkolna. Przypominam, o co chodzi. Pan Dominik Cedzyna, upadły ziemianin, zatrudniony na stanowisku ekonoma w przedsiębiorstwie warszawskiego Dorobkiewicza, wykształconego za pieniądze ciotki wariatki. Za chwilę anegdotę o tym opowiem. Chce koniecznie wykształcić syna. Ten syn ma zdolności chemiczne i pan Dominik czuła pieniądze, żeby go wysłać najpierw na studia, a następnie na praktykę. A gdzież to jedzie na praktykę młody pan Cyzyna? Doktor Piotr. Ha, proszę Państwa, do miasta Hull w starej, wesołej Anglii, gdzie tworzy się przemysł tekstylny. I tam barwią tkaniny rozmaitymi barwnikami. Ja polecam, tutaj jest taki rozdział o barwieniu tkanin. Bardzo ciekawy. Barwnikiem do tkanin można było też zabarwić atrament. To w trzecim tomie będzie o barwieniu atramentu. Też polecam. Proszę Państwa, doktor Piotr Cedzyna, doktor chemii, jedzie do Hull, a potem, kiedy już się nauczył zawodu, musi jechać do Hull, dlatego że rynek tekstyliów w Polsce opanowany jest przez Żydów i Niemców i Polacy nie mają szans, więc muszą jechać do Anglii i tam oddawać swoje usługi. Czy to czegoś Państwu nie przypomina, prawda? Oddawać swoje usługi miejscowym przedsiębiorcom. No więc wyjeżdżają, prawda? Mają to ułatwione, ułatwiają im to wykładowcy akademiccy, którzy pracując w Krakowie na przykład,
na uczelni, mają też jakieś, przepraszam za kolokwializm, fuchy w Szwajcarii, albo wręcz przenoszą się do tej Szwajcarii. Świat jest wolny, proszę Państwa. Łatwość podróżowania przed I wojną światową jest zdumiewająca. Po prostu wsiadamy do pociągu i jedziemy, tak? I jedziemy. Po odzyskaniu niepodległości nie jest to już takie proste. Żeby wyjechać do Ameryki, proszę Państwa, trzeba mieć wizę. Przed I wojną światową wiza nie jest potrzebna. Wystarczy byle świstek podpisany przez kogoś, kto mieszka lub rzekomo mieszka w Ameryce. To wystarczy, żeby wsiąść na statek, przepłynąć ocean, zatrudnić się w fabryce, zarobić parę dolarów i wrócić do Wizny, Przeworska, czy gdzie tam kto akurat jest zamieszkały. Ale wracajmy do Stefana Żeromskiego. Stefan Żeromski rozwija swoją narrację i swoją dramaturgię, żeby nie powiedzieć dramatykę, to takie szyderstwo, w kierunku takim. Doktor Piotr wraca do starego ojca, ciepłe powitanie, wzruszenia, bo obaj są wrażliwi, pamiętają swój ten dwór, który niestety został zaprzepaszczony przez zmieniające się okoliczności finansowo-gospodarcze, no i przez trochę przez niedołęstwo pana Dominika, który teraz musi u tego bezczelnego Dorobkiewicza pracować. No i doktor Piotr zastanawia się, skąd też papa miał pieniądze na wysłanie go do tego Hull. Skąd on wziął na to forsę? I cóż się okazuje, proszę Państwa, że doktor Piotr odnajduje tajemniczy notesik, w którym widać wyraźnie, bo tam są zapisane kwoty wypłat dla robotników sezonowych, że jego ojciec miast wypłacać tym robotnikom sezonowym pracującym w przedsiębiorstwie, które jest przedsiębiorstwem kolejowym, dodajmy, buduje się kolej przez województwo świętokrzyskie dzisiejsze, wypłacać tam umówione 80 kopiejek, tak, miesięcznie, to on wypłacał im tylko 70. A nadwyżkę zgarniał do własnej kieszeni. I za te pieniądze wysłał syna do Anglii, żeby on mógł tam nabrać praktyki w przemyśle tekstylnym. Proszę Państwa, doktor Piotr, widząc tę dziejową niesprawiedliwość, porzuca starego ojca. Uważa go za człowieka niegodnego. Wsiada w pociąg na tej linii zbudowanej przez tych robotników, oszukiwanych przez tego ojca. I tym pociągiem jedzie gdzieś w świat po to, żeby pojechać z powrotem do Anglii i odpracować ten dług zaciągnięty u prostego ludu. Proszę Państwa, nazwanie tego nędzą intelektualną i emocjonalną to jest komplement. Już pomijam taki drobny fakt, którym się sam pan Dominik Cydzyna tłumaczy, że te 70 kopiejek dla tych ludzi, którzy tam siedzieli i umierali z głodu i z nudów, tak, albo zajmowali się bandyterką, bo nie wiedzieli, co zrobić, to był majątek i oni nie wiedzieli, co z tymi pieniędzmi zrobić, bo nie mieli gdzie zrealizować tej olbrzymiej sumy, jaką otrzymywali miesięcznie. No to propagandowy wydźwięk tego utworu i to, że my byliśmy tym katowani, tak, w szkole podstawowej, no jest nie do ukrycia. Nie do ukrycia. Jeżeli sobie potem dołożymy do tego, że Stefan Żeromski razem z przyszłym prezydentem Wojciechowskim pilnował spółdzielczości w odrodzonej ojczyźnie, żeby tam się czasem jakiś ksiądz nie zaląkł w tej spółdzielczości, tak, nie zrobił tego, co Bliziński, tak, w Liskowie, przed wojną i po niej, no to mamy w zasadzie pełny obraz sytuacji dotyczący Stefana Żeromskiego. To jednak nie wszystko. Stefan Żeromski napisał oprócz takiej nowelki jak Doktor Piotr, także jeszcze Siłaczkę. Siłaczkę mamy omówioną w pierwszym tomie baśni socjalistycznej, Państwo pamiętają, może jeszcze przypomnę. Siłaczka nie była młodą, umierającą z głodu, czy też na gruźlicę studentką. Była to matrona, no dzisiaj to byśmy powiedzieli, że to młoda kobieta, 45 lat, no ale wtedy to był tak zwany pewien wiek. Pani się Faustyna Morzycka miała na nazwisko. Pani się nieszczęśliwie zakochała w socjalizmie i w Stefanie Żeromskim, a następnie przez tą bandę grandziarzy została wysłana na kurs rzucania bombami. I tak nieszczęśliwie tą bombą rzuciła w generała Uthoffa, że nie trafiła. Natomiast z powodu tej bomby zmarło wiele niewinnych osób. Ona przeżyła poważny szok, odsunęła się od socjalistów, ale no niestety wrażliwe kobiece serce tego nie wytrzymało i Faustyna Morzycka wyjechała na Kresy, by tam dokonać samobójstwa. Stefan przerobił to na operę żebraczą,
I tym się też dręczy dzieci. Z przyczyn niezrozumiałych. Dręczy się tym dzieci i młodzież i z tego chyba nie wyjdziemy nigdy. To trzeba sobie powiedzieć prosto. Z tej pułapki nie wyjdziemy nigdy. Całe szczęście nie każe się dzieciom czytać powieści Dzieje Grzechu, gdzie występują tak fascynujące postaci jak Antoni Pochroń i hrabia Płaza Spławski, które są wręcz hołubione przez Stefana Żeromskiego. On po prostu nadaje im cechy nadludzkie. Swoje ukryte marzenia wręcz pakuje do tych obmierzłych, obrzydliwych worków, jakimi są ci ludzie. Wszyscy, którzy pamiętają film Borowczyka, taką ćwierć pornografię dla ćwierć inteligentów wyprodukowaną w latach 70., wiedzą, że Pochronia zagrał Roman Wilhelmi. No, zrobił to po kozacku, a Płazę Marek Walczewski. Ja tego filmu nie polecam, żeby go ludzie oglądali, bo on jest głęboko niesmaczny. Głęboko niesmaczny, nawet po tylu latach, kiedy żeśmy się już do różnych rzeczy przyzwyczaili. No i wystąpił tam również Jerzy Zelnik w roli Łukasza Niepołomskiego. To jest pouczająca lektura, ale dla osób o mocnych nerwach, dlatego że Stefan w zasadzie wykłada karty na stół. Mnie najbardziej uderzyło morderstwo na Zygmuncie Szczerbicu, dlatego że ono jest wprost podobne do metod stosowanych przez socjalistów wcześniej. To znaczy zamordować kogoś, a wcześniej go okraść, następnie włożyć do kosza albo do kufra i wyekspediować do Noworosyjska na przykład pociągiem. Żeby tamtejsza policja miała kłopot. Taki numer przeprowadzony został w Wilnie. Ja to opisuję w pierwszym tomie baśni. Więc mamy trzy udokumentowane przypadki zamordowania człowieka, okradzenia go wcześniej, a następnie wpakowania do kosza z bielizną, czy też do kufra. Jeżeli są trzy przypadki, to znaczy, że jest metoda. Tak? To znaczy, że jest metoda. I teraz tak, ponieważ morderstwo dokonane na Tarantowiczu opisywane jest dokładnie tak samo jak napad na księgarnię, czyli bez zrozumienia istoty, ponieważ pisze się, że Piłsudski chciał wskrytobójczo, chciał po cichu Tarantowicza usunąć. Proszę Państwa, jak się chce kogoś po cichu usunąć, to się go wywozi za miasto i tam wykopuje dół w piaszczystym pagórku, a następnie po dokonaniu zbrodni tam się człowieka zostawia. Natomiast nie ekspediuje się go do Rzymu, bynajmniej, z dwójką rzekomych przyjaciół, nie morduje się go w widowiskowy sposób i nie zostawia się trupa w uczęszczanym hotelu w centrum miasta, gdzie za chwilę przyjdzie pokojówka i go odkryje. Więc mówienie, że chodziło o to, żeby ukryć zbrodnię na Tarantowiczu, jest po prostu idiotyzmem, dlatego że chodziło o to, żeby zrobić pokazówkę. Tak? Chodziło o to, żeby zrobić pokazówkę. Istotny sens tej pokazówki jest niewyjaśniony. Ja próbuję go wyjaśnić, ale sam uważam, że niedostatecznie dokładnie. Ale istotny sens tej pokazówki, wyłuszczenie go i wyłożenie na stół byłoby ciekawe. To tak samo jak z tym napadem na księgarnię. Faceci w obecności policji napadają na księgarnię i nikt się nie dziwi, dlaczego to księgarnia, a nie bank, prawda? Albo sklep jubilera, tak? I dlaczego księgarnia mieści się przy posterunku policji, tak? I czy przy bankach może takie też posterunki stoją? Zapewniam Państwa, że nie. Stefan Żeromski, proszę Państwa. Stefan Żeromski, kiedy Siczyński, zamachowiec ukraiński, Mirosław Siczyński dokonuje w Niedzielę Palmową zamachu na namiestnika, na wicekróla Galicji Andrzeja Potockiego. Jak Państwo pamiętacie moją pogadankę na temat tego zamachu, Mirosław Siczyński miał w więzieniu warunki wręcz komfortowe. Dostarczano mu angielskie i francuskie gazety, a także jego ulubione książki. W tym oczywiście prozę Stefana Żeromskiego, ponieważ Siczyński później wyznał Jancie Połczyńskiemu, który robił z nim taki wywiad rzekę dla paryskiej kultury. Powiedział, że to nie jest tak, że on nie lubi Polaków. On bardzo lubi Polaków. On na przykład bardzo lubi polskich pisarzy. A jego ulubionym pisarzem polskim jest oczywiście Stefan Żeromski, proszę Państwa. Ja tutaj nawet pokażę taki obrazek, ponieważ poprosiłem Tomasza, żeby tę książkę zilustrował. Proszę Państwa, ja tylko tutaj właśnie mamy Mirosława Siczyńskiego w celi, czytającego Dzieje Grzechu Stefana Żeromskiego. A strażnik wywołuje go na zewnątrz i zamierza go wyprowadzić z tego więzienia. Mnóstwo anegdot jest w tej książce.
No więc Stefan Żeromski, proszę Państwa, jako wątek przewodni. Oprócz Stefana Żeromskiego bohaterem tej książki jest również inny literat, Tadeusz Boy-Żeleński, nad którego karierą też mało osób się zastanawia, a ja się zastanowiłem trochę bardziej, bo jak pamiętamy, Tadeusz Boy-Żeleński jest otoczony legendą taką, iż sprzedał swój czas cesarsko-królewskiej armii i został po prostu lekarzem wojskowym w koszarach w Krakowie. Fantastycznie, natomiast z drugiej strony legenda ta uzupełniona jest takim aneksem, że za własne pieniądze Tadeusz Boy-Żeleński wydawał arcydzieła literatury francuskiej. Proszę Państwa, za własne pieniądze cesarsko-królewski medyk wojskowy uposażenia w nieboszczce Austrii, proszę Państwa, były tak nędzne, ja tu już cytowałem, opowiadałem, ale jeszcze powtórzę, roczny budżet kontrwywiadu cesarstwa to było 100 tysięcy koron. Roczny budżet rosyjski kontrwywiadu w przeliczeniu na te korony to było 3 miliony koron. W każdym w zasadzie mieście była agentura rosyjska. W każdym w zasadzie mieście europejskim. Co, jak oczywiście Państwo się domyślacie, nie uchroniło Rosji przed rewolucją, katastrofą dziejową i tymi wszystkimi okropnościami, które się tam wydarzyły. Także no oczywiście Austro-Węgry też się rozpadły, natomiast nie w tak dramatycznych okolicznościach. Dlatego ważna rzecz na tle tej informacji się pojawia. Nie patrzmy na budżety. Nie patrzmy na budżety. A na co? Na doktrynę, proszę Państwa, i na cel. Budżety są sprawą wtórną i drugorzędną. Można mieć duży budżet i przegrać wszystko, można mieć mały budżet i wygrać wszystko. Więc, ale Tadeusz Boy-Żeleński za własne pieniądze wydaje arcydzieła literatury francuskiej. Każdy, kto miał Prusta w ręku, czy choćby tylko Kubusia Fatalistę, no wie, że jednak trzeba trochę pracy temu poświęcić, tak? Czy Balzaka, tak? Trzeba temu poświęcić trochę pracy i trzeba to przetłumaczyć. Ja rozumiem, że Tadeusz Boy-Żeleński był genialnym tłumaczem, że biegle mówił językami i tak dalej, no ale potem trzeba jeszcze to wydać i sprzedać. No więc ja, proszę Państwa, sięgnąłem do, analizując postać i dokonania Tadeusza Boy-Żeleńskiego, sięgnąłem do rzeczy niezwykłej, do wspomnień Krakusów. W Polsce się nie czyta tych wspomnień krakowskich, albo się je lekceważy, dlatego że no, są pewne formaty dominujące, a inne są zepchnięte w niebyt. Jest taka, wydana w latach chyba 50. jeszcze, fantastyczna zupełnie książka, która się nazywa Kopiec Wspomnień. To jest antologia wspomnień krakowskich księgarzy, bibliofilów, profesorów, generalnie postaci starożytnego miasta Krakowa. No i tam są rzeczy, które przeciętnemu warszawiakowi nie mieszczą się w głowie, proszę Państwa. Jeżeli komuś się wydaje, że Kraków był spokojnym, położonym na uboczu miasteczkiem, gdzie dokonywano czasem jakichś może skandali obyczajowych, tak, gdzie dochodziło do jakichś takich historii, co to je potem Boy opisywał w tych swoich prześmiesznych wierszykach, ten jest w błędzie. Kraków było to centrum polityczne, centrum gangsterskie, centrum propagandowe wszystkich sitw i organizacji globalnych, jakie sobie tylko można wymarzyć. Kraków był miejscem przerzutowym razem z Oświęcimiem i Jaworznem. Był miejscem przerzutowym mas bezrobotnych, bezrolnych ludzi, którzy chcieli wyjechać i pracować w Ameryce. Pośrednictwem w tym procederze, oczywiście też handlu żywym towarem. Pośrednictwem w tym procederze, proszę Państwa, byli politycy. A jacy politycy? No socjalistyczni i ludowi, proszę Państwa. Ja wszystkim serdecznie polecam wspomnienia mojego ulubionego polityka międzywojennego Ignacego Daszyńskiego. Tu jest taki rozdział Sowizdrzał Daszyński, ponieważ wspomnienia te mają charakter sowizdrzalski. Taką myśl wysnułem. Albowiem towarzysz Daszyński pisze o sobie jako o takim dzielnym Janku, który pokonuje wszystkie przeszkody i jeszcze pogwizduje wesoło, robiąc w trąbę już to żandarma, już to jakiegoś klechę albo jezuitę i generalnie osoby wrogie postępowi. No proszę Państwa, oczywiście towarzysz Daszyński to wszystko robił, ale to wszystko dzięki temu, że miał dobre bardzo umocowanie w prokuraturze i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W Wiedniu, to trzeba powiedzieć
wprost. Więc te wszystkie sowizdżalskie wyczyny towarzysza Daszyńskiego mają mniej więcej taki sam charakter, jak wszystkie wyczyny agentów PRL-owskich, którzy byli na nielegalu na Zachodzie, prawda? To tak wygląda. No i oczywiście towarzysz Daszyński próbuje nas przekonać, że jest inaczej. To mu się nie udaje. Wystarczy przeczytać te wspomnienia. Proszę Państwa, wracajmy do Boja Żeleńskiego. Boj Żeleński mieszka w mieście, w którym się przewalają krociowe, niezwykłe i tajemnicze interesy. Lwów jest również takim miastem, a tam jeszcze dochodzi oczywiście żywioł ukraiński do tego wszystkiego. Ale nas interesuje Kraków, no bo dochodzi tam do tej straszliwej zbrodni przy Odwachu, tak? Czyli do napadu na księgarnię. Księgarnię, podkreślam, nie bank i nie sklep jubilera. Boj Żeleński nie mógł wydawać tych książek za własne pieniądze, dlatego że autor wspomnień zawartych w tomie Kopiec Wspomnień, Aleksander Słapa, księgarz krakowski, człowiek wielce zasłużony dla księgarstwa, pisze nam wprost i on to wie z pierwszej ręki, ponieważ kontrolował nakłady i kontrolował sprzedaż w najważniejszych księgarniach krakowskich, że książki Boja zaczęły się zwracać, on zaczął na tym zarabiać dopiero gdzieś około 1935 roku, a zaczął je wydawać w końcu XIX wieku. No więc proszę Państwa, nie ma o czym gadać. Ktoś za tym stał. No kto? No Republika, prawda? Trzecia Republika za tym stała, która robiła propagandę, tak, kulturalną na terenie swojego największego wroga, czyli Cesarstwa Austro-Węgierskiego. I nie może być inaczej, tak? Nie było ani jednego powodu, dla którego literatura francuska miałaby się znaleźć w konserwatywnym Krakowie i w konserwatywnej monarchii, tak? Ani jednego. I to jeszcze numery takie jak Blaski i niedole życia małżeńskiego, czy inne tam Balzaki, czy żywoty państwa wolnych, czy jakieś generalnie skandale. Tak? No więc to jest normalna robota propagandowa, którą podjął się wykonywać wojskowy medyk Tadzio Żeleński. I już. I tyle. I tak to trzeba rozumieć, proszę Państwa, dlatego że nie można w nieskończoność wydawać druków, nie mając żadnego zwrotu w postaci gotówki. A tak właśnie czynił Boj Żeleński. Proszę Państwa, myślę, że spotkamy się przy okazji omawiania jeszcze innych wątków drugiego tomu socjalizmu, to znaczy spółdzielczości, wątku ukraińskiego i chemii, do której wrócimy. Ja nie będę zdradzał wszystkiego, ale tylko tak, żeby Państwo mogli sobie posmakować, co tutaj jest. I przypominam, że książka jest, jakby to powiedzieć, książce towarzyszy trochę mniejszy okręt, czyli autobiografia prezydenta Mościckiego, publikacja ze wszech miar wstrząsająca i całkowicie przez czytelników i polityków niezrozumiała. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do następnego spotkania.